do pewnego momentu jakoś można jeszcze uznać, że tam faktycznie zachodzi jakaś dyskusja, ale już od momentu, że pada pierwsze wyzwisko, to już się wszystko zaczyna sypać. Równia pochyła dotyczy takich rozumowań, w których dowodzi się, że przyjęcie pierwszego kroku zmusza do uczynienia drugiego, to z kolei do trzeciego i tak dalej, co w końcu zaowocuje konsekwencjami tragicznymi. Każda wypowiedź każdego uczestnika jest dla nas istotna. Uważamy, że nasze stanowisko jest przez przeciwników tego podejścia często niezrozumiałe. Nawiązując do poprzedniej wypowiedzi, to ja powiem tak. Pan nie trafił w sedno sprawy. Ja chciałam się odnieść po prostu do pana argumentu. I odnosząc się do wypowiedzi przedmówczyni, chciałam zwrócić uwagę. Ja mogę się podzielić swoim takim doświadczeniem. Myślę, że nie można do końca przekładać przykładu. Ja chciałam trochę sprecyzować. Chciałam, żeby ten wątek został zamknięty. Dobrze, to może nawiązując właśnie do statystyk. Ja stawiam taką tezę, że tak naprawdę nigdy nie dojdziemy do pewności poznawczej. W moim odczuciu przedstawiła silniejsze argumenty. Jeśli chodzi o próbę jakiegoś konsensusu, doceniamy i bardzo nam się podoba wasza świadomość, silne tendencje do pokazywania złych skutków. Ja się bardzo cieszę, że pan to powiedział.